Dzień dobry. Dzień dobry. Znajdujemy się w gabinecie Pomaganie ponad podziałami. Proszę nam powiedzieć, czym zajmuje się gabinet i na jakich zasadach działa. Stowarzyszenie Pomaganie ponad podziałami funkcjonuje od półtora mniej więcej miesiąca, więc jesteśmy bardzo taką świeżą organizacją w naszym mieście, ale mamy bardzo specyficzną, że tak powiem, tutaj grupę naszych odbiorców. Stowarzyszenie Pomaganie ponad podziałami łączy naprawdę każdą możliwą grupę społeczną, a przede wszystkim my skupiliśmy się na grupie dość specyficznej, która jest mi najbliższa sercu. Jest to młodzież ze spektrum autyzmu. Z góry przeświadczenie jest takie, że osoby ze spektrum jak gdyby są wykluczone społecznie z uwagi na trudności, z jakimi się na co dzień borykają. Ja w ramach tego, że prowadzę też trening umiejętności społecznych, chcę pokazać, że oni też potrafią bardzo dużo dać od siebie. I z tego tytułu powstało między innymi Stowarzyszenie Pomaganie ponad podziałami. Eliminowanie wszelkiego rodzaju niedostosowania społecznego, bo mamy tu gdzieś tam w niedalekiej przyszłości takie plany, żeby gdzieś były warsztaty na przykład aktywizujące zawodowo ludzi, którzy jakby nie mają pomysłu na siebie. Bo też moje pierwsze studia to była resocjalizacja, więc gdzieś tam jestem mieszkanką Starego Miasta. Także chciałabym pokazać i wypromować takich ludzi, którzy z góry są, powiedzmy w cudzysłowie, na przegranej pozycji. Mam grupę chłopców z treningu umiejętności społecznych. Są to młodzież ze spektrum autyzmu, którzy mam zamiar, żeby byli zaangażowani w każdą możliwą akcję, którą zamierzamy przeprowadzić na terenie naszego miasta. Jesteśmy już praktycznie u schyłku pierwszej akcji, o której może tutaj mój kolega Szymon opowie. Pierwszą akcją, jaką zaczęło nasze stowarzyszenie, jest zbiórka charytatywna dla Domu Dziecka we Włocławku, gdzie zbieramy żywność, słodycze, produkty chemiczne oraz prowadzimy zbiórkę pieniędzy na zrzutce, gdzie będziemy zakupywać również takie produkty. Akcja już powoli dobiega końca, kończymy ją 20 grudnia. Mamy bardzo liczne datki, mamy już prawie 10 tysięcy zebrane. No i następną akcję, którą będziemy zaczynać, będzie to akcja Kolska Paka, która to będzie pierwsza edycja, tu już Roman o tym opowie. Tak, ale wracając jeszcze do tej naszej pierwszej akcji, o której tutaj Szymon wspomniał. Na zrzutce mamy około 10 tysięcy. Mamy zamiar za te pieniążki zakupić kolorową pościel dla dzieci, bo takie gdzieś tam były ich największe marzenia. W domu dziecka przebywają podopieczni między 3 a 18 rokiem życia, więc jak gdyby też potrzeby są naprawdę bardzo różne, diametralnie różne. Chcieliśmy tutaj włączyć każdą grupę społeczną z naszego miasta. Mamy grupę chłopaków, którzy rapują. Gdzieś tam też fajnie się w to włączyli do tej naszej akcji. Gdy rozpoczęliśmy tą zbiórkę, rozpocząłem również Blue Challenge tak zwany, gdzie nagrywaliśmy utwory wraz z rówieśnikami z naszego miasta. Chłopacy też również dograli. Czekamy też, może to pójdzie jeszcze dalej. Jest to ciekawa na pewno forma tutaj wypowiedzi, taka trochę inna, dlatego że jest to głos naszego miasta, ale trochę takiej jakby i innej grupy społecznej, więc naprawdę zachęcamy, żeby gdzieś tam posłuchać i zobaczyć, czym młodzi ludzie z naszego miasta mogą się pochwalić, a naprawdę jest to taka specyficzna forma pomagania. Teraz może przejdźmy do Kolskiej Paki, bo w sumie to jest taka najbliższa akcja, która się gdzieś tam zbliża. I na koniec serdecznie z tego miejsca dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej pierwszej akcji, którą z Szymonem wspólnie poprowadziliśmy i przekazali różnego rodzaju gadżety, wspierali wpłatami, często bardzo duże były to gdzieś tam kwoty. Bardzo wielkie wsparcie, naprawdę dziękujemy z całego serca. Mam nadzieję, że do następnych akcji również będą się przyłączać.
Że to będzie cały czas gdzieś tam trwać. No i oczywiście dziękuję też rodzicom za to, że jakby wyrażali zgodę na to, żeby ich dzieci uczestniczyły tutaj w każdym przedsięwzięciu, które z Szymonem proponowaliśmy. Jak wiemy, Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Kołowrotek wraz ze Stowarzyszeniem Pomaganie Ponad Podziałami z podopiecznymi gabinetu Atypowy rozpoczęli akcję Kolska Paka. Proszę nam powiedzieć, na czym polega ta akcja i do kogo jest skierowana. Kolska Paka, no miejmy nadzieję, że będzie to impreza cykliczna, zbiórka cykliczna. Na razie jest to pierwsza edycja. Zbiórka przeznaczona jest dla generalnie rodzin tutaj, które potrzebują jakiegoś wsparcia i pomocy z terenu naszego miasta. No, potrzeb jest bardzo dużo. Zbieramy głównie żywność, odzież i takie produkty chemiczne, słodycze. My postawiliśmy na sklepy, takie duże tutaj sklepy w naszym mieście. Można też indywidualnie dostarczać konkretne produkty, o których przed chwileczką wspomniałam, na ulicę Stary Rynek, bo tutaj prowadzimy jakby głównie zbiórkę. Akcja trwa do 30 grudnia, a docelowo paczki dla rodzin potrzebujących będą rozwożone przez nas 6 stycznia. Jakaś też jest tutaj jakieś konto, jakaś zrzutka jest utworzona na ten cel? Nie. My się skupiliśmy akurat w tej akcji tylko i wyłącznie na konkretnych tutaj takim asortymencie, jaki rodziny potrzebują, dlatego że no równolegle prowadzimy drugą akcję i tak ciężko byłoby gdzieś tam to pogodzić. No, ja chciałem w swoim imieniu jeszcze tylko dopowiedzieć, że gdybyście Państwo mieli ochotę, to bardzo zapraszamy do akcji. Prosimy o wsparcie, o pomoc dla tych rodzin. Jak również zwracamy się z prośbą, może wśród Was są takie rodziny, które potrzebują tego wsparcia, to proszę dzwonić do nas, przyjechać i nam powiedzieć i wtedy my z chęcią udzielimy im takiego wsparcia. Także zapraszamy jeszcze raz wszystkich i chciałbym jeszcze z tej okazji wszystkim mieszkańcom miasta Koła złożyć życzenia bożonarodzeniowe. Zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt. No i oby ten nadchodzący nowy rok 2021 był lepszy i żebyśmy wrócili do normalności. Wszystkiego najlepszego. My też oczywiście zachęcamy wszystkich do udziału w tej akcji. Dziękuję bardzo. Dla Polskich Faktów wywiadu udzielili Rosiak Dominika, Ziółkowski Szymon i Roman Rutkowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Boom!